Dzisiaj ostatni dzień obozu, zwieńczony zwycięstwem w grze sparingowej. Proszę powiedzieć, jakie są pańskie odczucia odnośnie pobytu tutaj i pracy, którą wykonaliście? Na pewno jestem zadowolony z pobytu w hotelu, ponieważ mieliśmy zabezpieczone wszystkie warunki do tego, aby mieć gdzie trenować. Pierwszy dzień mieliśmy bardzo trudny, bo te opady śniegu były bardzo, bardzo duże i to utrudniało nam jakby pracę, ale tutaj właściciel hotelu postarał się o to, żebyśmy mieli spełnione wszystkie warunki do tego, aby profesjonalnie podejść do treningu i do tego, żebyśmy się mogli przygotować. Jestem na pewno zadowolony też, że mogliśmy zagrać też tutaj sparing, bo nie ukrywam, że dzisiaj były bardzo trudne warunki. Wczoraj była odwilż, dzisiaj w nocy bardzo duży mróz i dzisiaj na tym sparingu było widać, że jest bardzo ślisko. Cieszę się z tego, że nie ma żadnej kontuzji i że dobrnęliśmy jakby do końca przygotowań przed następną rundą. Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, co sobie zaplanowałem i w poniedziałek spotykamy się, przygotowujemy się już pod pierwszy mecz z Miedzianką. Mam nadzieję, że będziemy dalej kontynuować naszą zwycięską pasję i to mnie bardzo interesuje. No właśnie, runda wiosenna zbliża się wielkimi krokami i tak patrząc na te dwie gry sparingowe tutaj z obozu i wyjściowe jedenastki, można zauważyć taką jedną zmianę tylko. Proszę powiedzieć, czy tych zawodników będzie pan stawiał w pierwszym meczu, czy jednak dojdzie do jakichś zmian? Na pewno zmiany będą. Dzisiaj zmieniliśmy w przerwie znaczną część piłkarzy. Po części też nie chciałem, żeby jakiś zawodnik odniósł kontuzję, bo te warunki, tak jak mówiłem, były bardzo trudne. Natomiast ja ogólnie nie sugerowałbym się tym, kto dzisiaj ostatnio wychodził w pierwszej jedenastce. Mam pierwszą jedenastkę już w głowie od dawna, że tak powiem, i myślę, że tutaj mamy teraz rywalizację na tyle mocną, że każdy musi się starać, każdy musi pokazać w 100 albo nawet w 110%, że jest gotowy do grania, że zasługuje na pierwszą jedenastkę i to mnie najbardziej interesuje. Myślę, że tutaj to jest normalne i tak jak powiedziałem, nie sugerowałbym się tym, kto dzisiaj zagrał. Też na pewno nie ułatwię zadania trenerowi Skrobaczowi, bo się z nimi spotykamy w sobotę i znamy się, można powiedzieć, jak łyse konie z tej pierwszej ligi, więc ten pierwszy mecz, tak jak mówi klasyk, jest to duża niewiadoma, ale myślę, że będzie ok i tutaj zrobimy wszystko, żeby 3 punkty zostały w Nowym Sączu. Kończy się obóz i za kilka dni także kończy się okienko transferowe. Czy możemy uznać, że kadra zespołu jest już zamknięta, czy może na ostatnią chwilę jeszcze jakiś transfer? Ja bym jeszcze poczekał z decyzją. Myślę, że okienko, dopóki nie będzie zamknięte, będzie szansa, że jeszcze ktoś do nas dołączy. A obecne wzmocnienia, jak ci zawodnicy wypadają pod pańskim okiem? Czy są wzmocnieniami, czy bardziej uzupełnieniami składu? Na pewno ja, przychodząc tutaj do Sandecji, chciałbym, żeby każdy transfer, który jest do naszego klubu, chciałbym, żeby to było na pewno wzmocnienie. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o prezesa i o mnie, to się rozumiemy w 100%, bo wiadomo, że w tej chwili jest taki, można powiedzieć, czas przejściowy. Klub też ma odpowiednie finanse na to, żeby ściągnąć zawodników, ale niestety ten rynek jest tak trudny i tak wymagający, że nasze oczekiwania czasami tym zawodnikom, którymi się interesujemy, którymi składaliśmy chociażby jakby propozycje, no nie zawsze wychodziły, bo wiadomo, że decydują tutaj pieniądze, ale na dzień dzisiejszy jestem na razie zadowolony, bo i Hajdziu, i Błaniu, myślę, że to będą nasze wzmocnienia. Chciałbym, żeby ta rywalizacja poszła w górę. Tutaj szukaliśmy też młodzieżowca. Mam nadzieję tutaj, że Robert, który do nas dołączył wczoraj, też będzie mocno deptał po piętach Ogiemu i że jeszcze ja mimo wszystko chciałbym jednego zawodnika na lewą obronę, żeby Dziwny miał
miał rywalizację, bo wiemy, że w ostatnim czasie ta lewa strona no, takiej rywalizacji do końca nie ma. Dziękujemy trenerze, życzymy powodzenia i do zobaczenia za tydzień przy Kilińskiego. Dziękuję, chciałbym tylko Was wszystkich zaprosić na mecz. Wiemy, jakie są warunki. W tej chwili ta pandemia ogranicza nasz kontakt z Wami, ale trzymajcie za nas kciuki i mam nadzieję, że szybko pojawicie się u nas na stadionie. Pozdrawiam.